Zastanawiasz się, czy pracując na etacie możesz otworzyć własną firmę? Po obejrzeniu tego filmu już będziesz to wiedział. Łączenie pracy na etacie z otworzeniem własnej firmy jest dopuszczalnie prawne. Nie ma w zasadzie też żadnych ograniczeń prawnych, jeżeli chodzi o pracę, właśnie na umowę o pracę, no i prowadzenie własnej działalności. Jednak jest kilka zasad i warunków, o których warto pamiętać. Po pierwsze, nie masz obowiązku informować swojego pracodawcy o tym, że otworzyłeś własną firmę. No chyba, że rozliczasz się na zasadach ogólnych, no to wtedy jednak masz ten obowiązek, bo musisz poinformować swojego pracodawcę, żeby nie składał deklaracji PIT-2, no bo nie można dwa razy odliczyć kwoty wolnej od podatku. Jednak umowa o pracę zobowiązuje pracownika do tak zwanego dbania o dobro zakładu pracy. Co to znaczy? No oznacza to, że pracownik nie może prowadzić swojej firmy kosztem tej swojej pracy etatowej, czyli nie może podbierać swojemu pracodawcy kontaktów i klientów. Nie może też wykonywać swojej działalności tej firmowej w godzinach pracy etatowej, no albo też właśnie nie może zaniedbywać swoich obowiązków pracowniczych, kiedy prowadzi swoją firmę. No i jeżeli pracownik dopuści się złamania tych zasad, to najłagodniejszą karą, z którą może się liczyć, jest po prostu zwolnienie z pracy. Ale w grę wchodzą też groźniejsze kary, no bo na przykład wysokie kary finansowe. I nawet jeżeli pracownik nie ma zakazu konkurencji w swojej umowie, to te przepisy i te warunki też go dotyczą. Uczestników rynku obowiązuje też zakaz konkurencji. Więc jeżeli twoja działalność gospodarcza będzie miała podobny lub ten sam profil, co działalność twojego pracodawcy, wówczas możesz złamać ten zakaz konkurencji. Najlepiej jest udać się do swojego pracodawcy i porozmawiać z nim, przedstawić swój profil działalności i cele na jej rozwój i skonsultować, czy tego zakazu konkurencji nie złamiesz. Jednak jeśli jesteś pracownikiem administracji państwowej lub samorządowej, no to taką zgodę musisz uzyskać. I wtedy udajesz się do swojego przełożonego, prosisz o zgodę na prowadzenie takiej swojej działalności jakby pozapracowniczej, no i taki przełożony może ci wydać tą zgodę lub odmówić, powołując się na to, że tutaj gdzieś zachodzi konflikt interesów. No i jeżeli mamy dochody, no to oczywistym jest, że mamy też podatki, które musimy opłacać. W przypadku umowy o pracę jest to proste, bo rozliczamy się na zasadach ogólnych, mamy dwa progi podatkowe, czyli 18 i 32%. Natomiast decydując się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, mamy do wyboru ryczałt, podatek liniowy czy rozliczanie się na zasadach ogólnych. Ale co bardzo ważne, jeżeli wybierzemy inną formę opodatkowania niż skala, to musimy pamiętać o tym, że nie możemy świadczyć usług dla swojego obecnego lub byłego pracodawcy. W przypadku podatku liniowego karencja wynosi 1 rok, a w przypadku ryczałtu aż 2 lata. Zapytacie w takim razie, a co ze składkami ZUS? No jeżeli jesteście zatrudnieni na umowę o pracę, to wtedy wasz pracodawca jest zobowiązany do tego, żeby opłacać za was składki ZUS. Więc jeżeli otwieracie swoją własną firmę, to tych składek nie musicie opłacać, no bo nie ma obowiązku podwójnego opłacania składek. Ale jest też od tego wyjątek, bo jeżeli jesteś zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, załóżmy na pół etatu, a twoje wynagrodzenie jest niższe niż minimalne wynagrodzenie, no to wtedy musisz liczyć się z tym, że ta twoja działalność będzie oskładkowana. Czyli możesz być zatrudniony nawet na pół etatu i zarabiać sobie równowartość minimalnego wynagrodzenia lub zarabiać więcej i wtedy nie płacisz składek ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. No to co? Przekonałam Cię do otwarcia własnej firmy, kiedy pracujesz na etacie? Jeżeli tak, to możesz taką firmę otworzyć przy pomocy usług dedykowanego księgowego lub księgowej Infaktu. Wystarczy, że wejdziesz na naszą stronę infakt.pl i wypełnisz formularz, a księgowy skontaktuje się z Tobą i przeprowadzi Cię przez cały proces, który wcale nie jest taki trudny.